Santa Punch! Witajcie, mistrzowie, w Kaldejskim Ekspresie. Jedynym źródle informacji o Fate Grand Order na polskim YouTube. Kyoto za nami, ale prawdziwa bitwa dopiero przed nami. Czas trafnie przygotować prezenty. Od kilku już dni jest z nami baner Święta Dziękczynienia. Powinienem wspomnieć o nim w zeszłym miesiącu, ale spekulowałbym tam o Kintokim, Gilu czy Shiki. Tego banera nie da się przewidzieć, bo tegoroczny kusi nas SSR Saber Beni Enmo, Lancer Eresh, Caster Nero, Assassin Jajong i Moon Cancerem Bibi. Poza banerem misje nagrodziły nas 10 kwarcami, a dzienny bonus srebrnym i złotym jabłkiem oraz 11 kwarcem. Nie zabrakło oczywiście podwójnej szansy na Super Great Sock i zniżki AP na farmienie EXPA i QP. Mówię w czasie przeszłym, bo wszystko to dopiero się skończyło. To po co ja to w ogóle mówię? Porozmawiajmy o czymś, co wciąż trwa. Kalendarz adwentowy codziennie daje nam małe co nieco. Dotychczas dostaliśmy bilet do gaczy, 500 friend pointów i 1 000 000 QP. A jutro, ho ho, może jedną kartę EXPA? Bogactwo! Dodatkowym prezentem był kolejny zestaw interludiów i ich baner na SSR Saber Dioscuri, Assassin Lishuena i SR Ruler Astraje. Dobra, bo to wszystko miało nam w zasadzie zamaskować brak kilku malutkich eventów. Jedyny event miesiąca będzie wyczekiwanym przez wszystkich loteriowym eventem bożonarodzeniowym. Jak co święta czeka nas grind, długi i wyczerpujący, ale nagradzający nieskończoną loterią oraz darmowym czterogwiazdkowym Mikołajem. Tym razem wór poniesie Karna klasy Saber. Dlaczego bokser jest Saberem? Czy to worek treningowy? Dobra, nieważne. Oczywiście świąteczna gacza powita nas indyjską smoczą Gyaru w postaci SSR Lancera Vritry z SR Ruler Martą i Berserkerem Beowulfem. Z czego ten ostatni doczeka się buffa do swoich gatsu. Jakby komu było mało Karny, to drugi baner zaświeci jego SSR Lancerem we współpracy z Archer Arjunem pod nadzorem SR Lancera Parvati. Pod koniec roku zaczniemy odliczanie do transmisji noworocznej, a wraz z nią 3 złote jabłka i bilecik zostaną rozdane. Co czeka nas na nowy rok? Po pierwsze 30 kwarców dla każdego, pamiątkowe czterogwiazdkowe CE, 20 230 000 QP. Dzienne misje od teraz dawać będą 20 pryzmów. Ponadto dziennie dostaniemy Rare Prism, złotego Fodo HP i ataku oraz ostatecznie, a wcale nie bilecik, bo świętego Grala. Poza tym zwyczajowo czeka nas zniżka do farmu i fabułki poza Remnantami i Mandalą, a i oczywiście podwójna szansa na Super Great Sock. Noworoczne misje zaaranżowane zostaną na model zdrapki. Jedna misja, jeden kwadracik z nagrodą. Czeka nas 6 kwarców. Po kluczu do Komando Kodo, 5-gwiazdkowa karta EXPA, 10 kilo friend pointów, 5 Fodo HP i ataku, 5 złotych jabłek, odcisk bestii, bilet, 16 EXPA do CE, Komando Kodo, the one who carries the grandmother oraz pamiątkowe CE, Perfect New Year. Asortyment Leonarda zostanie podwojony i zaoferuje nowe CE. Dancing Spinning Tops. Szkoda, że za Rare Prismy. Oczywiście nie możemy pominąć słonia w pokoju, albo raczej króla w operze. Sylwestra udostępniony zostanie pojedynczy odcinek prologu Fate Strange Fake. Podobnie jak akta Lorda Elmeroya, które później doczekały się pełnego sezonu. Przypadek? Atondr et Espere. Zanim przejdziemy do gaczy, wspomnijmy o nagradzającym nas bilecikiem queście demonstracyjnym noworocznego SSR Sabera Muramasy. Poza nim na rotacji znajdziemy Archera Super Oriona, Lancer Tamamo Shark, Rider Maid Alter, Caster Ilie,
Assassin Semiramis i Foreignera Abigail. Poza gaczą właściwą, tradycyjnie czeka nas gwarantowana SSR-ka. Znacie zasady. Tylko jedna szansa, 15 kwarcu za rol i musi być płatny. Do wyboru będzie 9 worów, a oto one. Pierwsza paka to Ibuki, Okita, Shiki, Squirtoria, Ishtar, Eresh i Brynhilda. Druga paka: Nero Bright, Ben Yenma, Saber Musashi, Janczer, Jolin, Skasach i Tamamo Shark. Trzecia paka: Lolinchi, Castoria, Ilia, chiński aktor wyklęty, Kama, Semiramida, MHX i Berserk Sashi. Czwarta paka: Maidalter, Reynes, Skadi, Nerocaster, Da Vinci, Cleo, Shuten, Echan i Raiko. Piąta paka: Himiko, Spisztar, Protea, Melt, Bibi, Abi, Samerabi i Yunyun. Szósta paka: Bantoria, Żalter, Nobu, Majin-chan, Kiara, Shen Kiara, Kobeni Van Gogh i Hokusai. Siódma paka: Artur, Astolfo, Dzikurt, Gil, Oldman Marcisław, Supa Orion i Rzym. Ósma paka: Iwan, Iskandar, Memlin, Dziadzia, Krishna, Kintoki i Hijikata. Ostatecznie dziewiąta paka to Amakusa, Mothman, Sholmes, Dantes, Doman i Mały Książę. Sporo tego, a szansa jedna. Wybierzcie mądrze. I to chyba już wszystko, chociaż coś mi chyba umyka, ale to nieważne, bo Anipleksowi też. Widzimy się za rok na kolejnym peronie. Ja byłem Marcisław, wy byliście wy, a to był Kaldejski Ekspres. Dziękuję za uwagę, do zobaczenia.